Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic Wanskurka z modyfikacją Lobos. I na początek zjedzmy trochę pysznego ścierwojada prosto z tego pięknego ogniska. W ogóle jak fajnie wygląda to ognisko, dopiero zaraz zwróciłem na nie uwagę. Cześć Hiago, ja słyszałem, że ty masz jakieś siano tutaj dla mnie, co nieco, a wiesz kto może mieć podręczniki szkoleniowe, tak przy okazji, bo widzę, że mogę zagadać o to. Naprawdę Santos pozwolił ci wstąpić w nasze szeregi? Nieprawdopodobne. Cóż, nie zamierzam ci tego utrudniać, chłopcze, ale szkoda tracić tak dobrego robotnika. Niedługo pewnie pożrą cię potwory, albo zabiją jakieś tam, nie wiem, czy bandyci, czy coś. Zadania, jakie teraz dostaniesz, to nie będzie już bieganie za drewnem, czy wyrabianie części razem z Carlosem? Bez obaw, nie wybieram się jeszcze na tamten świat. Tak łatwo się nie dam zabić. Skoro tak twierdzisz... Okej, okay. I ten jak zawsze coś musi jeść. To co z tymi książkami? Zapytaj Hektora, widziałem go wcześniej z książką w ręce. Zajrzyj też do biologa, być może potrzebuje cię do pomocy. Ja chwilowo nie mam dla ciebie żadnych zajęć. Okej, okay, a co z moim sianem, moją wypłatą? Jaką wypłatą? Jeszcze nic, jeszcze nie czas na wypłatę. Ej, ziomuś, szanuj, bo ja tu zrobiłem w tym obozie tyle, że w ogóle weź. No nie, moje pieniążki. Powiedzieliście mi właśnie, żebym skoczył do Hiago zagadać o pieniądze, ale jak widzicie, chłop nie chce żadnego pieniądza mi dać. Mimo, że się tak narobiłem, tak ciężko pracowałem na te pieniążki. No cóż, będziemy musieli zarobić w inny sposób. W takim razie ja się muszę trochę poprawić. O Jezu, zjadłem przed chwilą kolację i stwierdziłem, że po tym jedzonku mam dobry humor, to sobie nagram odcinek. Hey. A co? Mam nadzieję, że wy dzisiaj też w dobrym humorze. Ten może uczyć mnie strzelać z kuszy i to by było w sumie nie takie głupie, ponieważ chociaż do poziomu wojownika by było spoko, na pewno jeszcze w tą jednoręczną będzie trzeba dać. 2000 expa brakuje i... Było jeszcze o tym czytaniu książek, jeszcze potrzebujemy dwie książki, może Balor, czytasz książki na przykład? Możesz mnie wyszkolić w strzelaniu z kuszy, szukam podręczników szkoleniowych traktujących, a zobaczmy z tą kuszą, co powie. Szkole tylko mistrzów. Poszukaj sobie innego nauczyciela. Okej, okay, a może masz jakiś podręcznik szkoleniowy? Santos chyba zwariował, że daje szansę takiemu żółtodziobowi. Podręczniki, powiadasz. Na twoim miejscu poszukałbym w jaskini na stole. Zawsze leżą tam jakieś książki. Byłem tam, ale znalazłem tylko jedną. Pomyślałem, że skoro parasz się kusznictwem, to może czytasz coś na temat walki dystansowej. No ciekawe, czy coś będzie miał. Czy ja wyglądam ci na amatora, chłopcze? Takie książki są odpowiednie dla rekrutów. Ale właśnie sobie przypomniałem, że kiedyś z nudów czytałem coś o kuszach. Tak, to musiał być jeden z tych podręczników. Nie wiesz, co się z nim stało? Może coś dobrego do jedzenia? Odświeżyłoby mi pamięć? Mam ochotę na coś słodkiego. Przynieś mi słoiczek miodu, a pomyślę, komu dałem tę książkę. Tą książkę. Słoik miodu, człowieku. Ja nie mam miodu w ogóle? Wydawało mi się, że mam. A nie mam. No dobra. Słoiczek miodu dla tego pana raz będzie robiony. Hey. Santos. A ty nie masz jakiejś książki? Nie, no Santos nie ma. Okej, słoiczek miodu. Nie ma problemu, znajdziemy na pewno. Wydaje mi się, że tam na górze to gdzieś się walał po obozie, więc zaraz będzie mój. No a przy okazji zaraz zajrzę jeszcze tutaj sobie w ten, w dzienniczek. Podstawowe szkolenie oczywiście. Więc tak naprawdę, poza tym składowiskiem, którego nie wiem jak wykonać nawet, to musimy teraz, widzicie, naszym jedynym zadaniem jest stać się koksem, stać się wypasem największym, także no, trzeba realizować to zadanie. I przede wszystkim te księgi, więc będziemy musieli tutaj też załatwić ten miodzik i całą resztę. I w sumie, kurczę, zastanawiam się, kto jeszcze mógłby coś o książkach wiedzieć. Może któryś z tych handlarzy coś widział albo czytał? Pokaż, co tam masz, to nie chcę. Vito, może ty coś słyszałeś? Handlujmy, nic z tego. Może Mark, coś grzebałeś i znalazłeś. Co masz na sprzedaż? Okej, okay, ubranie farmera. Łe, to nie chcę. Myślałem, że masz coś fajniejszego. Słyszałem coś innego. Okej, okay, znajdźmy miód. I on mi mówił, czy ja tu mam tutaj podstawowe szkolenie. Balor, Hiago odesłał mnie do Hektora. Czy ja już od Hektora... czy ja u Hektora już nie byłem przypadkiem? O, tu widzę, już miodek sobie stoi, proszę bardzo. Więc od razu go ładujemy w kieszeń. Nic więcej nie będę kraść. Ja już bo Hektor to jest ten cwaniaczek tutaj i ta księga Liaozu, czy jak ona się nazywała? Tak, mistrz efektunku, Wei Liaozi znaczy się. To chyba tak, czyli będzie mi brakowało jeszcze jednej księgi. A nie, to jest Franco! To jest Franco, a Hektor, który to był cwaniaczek? Kurczę, będzie trzeba zobaczyć. A czekajcie, a ten ziomek to Balor był. Okej, okay, czyli jeszcze Hektor i Balor. Dobra, to i tak pewnie oni siedzą na dole, z tego co się orientuję. Chyba, że Hektor, czekajcie, Franco...
Mentor, okej, okay. Alistair. Naprawdę nie. A tu żołnierze, tu jest Henry. A ty Henry, coś ciekawego nie, może masz? Nie, nic. Okej, okay, a my szukamy tego. My szukamy Hektora. A Hektor to jest ten cwaniaczek. Okej, okay, zobaczmy. Cześć Hektorze. Szukam materiałów szkoleniowych dla rekrutów. Mógłbyś mi pomóc? O, ostatnio przekazałem Malikowi książkę o starożytnych Herosach. Gdzie on teraz jest? Pracuje w jednym z naszych punktów kontrolnych, przy wydobyciu. Narzekał, że strasznie mu się nudzi, więc dałem mu coś do poczytania. W takim razie chyba będę musiał się tam udać. Wiesz, jak tam dotrzeć? Na twoim miejscu nie kręciłbym się tam, ale pewnie i tak tam pójdziesz. W takim razie wyjdź z obozu i kieruj się do kopalni. Gdy zobaczysz żołnierza przy wejściu do kopalni, skręć w prawo i idź wzdłuż dużej skały. Za jakiś czas powinieneś zobaczyć stare budowle, a za nimi wykopaliska. Skoro i tak się tam wybierasz, to mógłbyś mi w czymś pomóc. O co chodzi? Kilka dni temu Yao poprosił o dwie paczki z bronią oraz kilofy. Tylko Carlos musi najpierw naostrzyć miecze, zanim trafią do Yao. Weź te paczki, dopilnuj, by razem z kilofami trafiły do Yao. Carlos da ci kilofy, tylko upewnij się, że broń jest naostrzona jak brzytwa. Możesz na mnie liczyć. Pospiesz się, Yao czeka na dostawę od kilku dni. Okej, okay, tutaj widzę, że wszyscy w takim prędziku po prostu żyją, że mają korbkę w dupce i tylko dawaj, dawaj, szybciej, szybciej. Oj, Pejczem, jak widzowie Robina, kiedy kolejny odcinek? Ja oczywiście żartuję, ale normalnie, uff, co się ostatnio dzieje. Gdzie bym nie wszedł, gdzie bym nie zobaczył, czy to Facebook, Instagram, YouTube, cokolwiek, to pierwsza wiadomość, jaką dostaje Robin, kiedy kolejny odcinek. No normalnie, przypomina mi się stare, złote czasy, jak normalnie. No, było tak samo, nie było dnia, nie było nocy, gdzie bym nie przeczytał. Tak. Kiedy kolejny odcinek robi, no oczywiście przyzwyczaiłem się już do tych pytań, także one też są takie w sumie, no, to już mnie bardziej śmieszy, kiedyś trochę mogło irytować, ale no oczywiście. Mam dostarczyć te paczki z bronią do nadzorcy Yao, prosił też o kilofy, mógłbyś je naostrzyć? Zostawię tutaj, do jutra będą gotowe. Mogę ci w tym pomóc, jeśli chcesz. Nie znasz się na tym, więc ci podziękuję. Gdyby to było takie proste, to robiłbyś to za mnie. Kilofy już gotowe, zresztą sam przy nich pomagałeś. Okej, okay, więc jutro rano wpadniemy tutaj po ostre miecze, a teraz pójdźmy jeszcze dać miodek naszemu funflowi nowemu, Balorowi. Siema Balore, zrobię sobie F5 i zagadam do ciebie. Przyniosłem ci miód. Przypomniałeś sobie, komu dałeś tę księgę? Nie, ale wydaje mi się, że Lo mógł ją ostatnio czytać. Niedawno ganiałem go, że mógłby się trochę podszkolić. Dobrze, w takim razie pójdę do niego. No tak coś czułem, że właśnie Lo, bo Lo jest właśnie człowiekiem, który może uczyć kuszy, więc podręcznik kuszy. Dla początkujących myślę, że to właśnie u niego zawsze można było, by było spróbować, więc zobaczmy. Szukam podręcznika na temat walki dystansowej. Teraz jej nie dostaniesz. Jestem w trakcie czytania, poczekaj na swoją kolej. Chcesz powiedzieć, że nigdy nie czytałeś tej książki? Oczywiście, że czytałem, ale to było kilka lat temu. Trzeba odświeżyć sobie wiedzę raz na jakiś czas. Ale chmury, ty za oknem, co się dzieje? Czy wiesz, jak długo zajmie ci to odświeżanie wiedzy? Potrzebuję tej książki. Nie wątpię, ale nic z tego, wybraj zły moment. Obiecuję, że szybko przeczytam. Nie dostaniesz jej, więc przestań zawracać mi głowę. W porządku, zaczekam aż skończysz. Hej, właściwie to mógłbyś coś dla mnie zrobić. Mówisz, że czytanie nie zajmie ci zbyt długo? Dokładnie, jestem w tym dosyć dobry. Niedługo ją zwrócę, daję słowo. Pożyczę ci ją na jeden dzień, ale będziesz musiał się troszeczkę zamoczyć. Widzisz tą skałę przy bagnie? To tam zastrzeliłem skazańca uciekającego z obozu. Jeśli nie masz nic przeciwko kąpieli w bagiennej wodzie, to dostaniesz książkę. Czemu chcesz, żebym wchodził do tego bagna? Czy to jakiś żart, który ma zrobić ze mnie głupca? Zaraz skopię ci tyłek, to zobaczysz, czy żartuję, chłoptasiu. Należy do Gwardii Lobosu, prawda i honor jest dla mnie najważniejsza. Jeszcze raz mnie obrazisz, to dostaniesz po głowie, a o książce będziesz mógł zapomnieć. Ach, więc po co mam tam wchodzić? Zaraz ci wyjaśnię, zgadzasz się na moją propozycję? Okej, okay, dobra, zanurzę się w tym bajorze, teraz powiedz, o co chodzi. Ach, w nocy, gdy siedziałem tu na straży, dostrzegłem coś dziwnego. Jestem prawie pewien, że widziałem jakąś postać, która weszła do wody i znikła pod jej powierzchnią. To mógł być topielec, ale obserwuję te bestie już od miesięcy i doskonale znam sposób, w jaki się poruszają. Obserwowałem bagno jeszcze przez dłuższy czas i nic nie wyłoniło się z wody. Topielce wytrzymują pod wodą kilka minut, ale po tym jak to coś wlazło do wody już się z niej nie wynurzyło. Chcę, żebyś to dobrze sprawdził, to może sugerować podwodny tunel pod bagnami.
Jeśli rzeczywiście tam jest, to mogły to być tylko topielce. Albo mógł to być człowiek, a konkretnie jakiś dywersant. Jeśli bandyci podchodzą tak blisko obozu pod osłoną nocy, na pewno szykują coś przeciwko nam. Sprawdź to. Jeśli chcesz zostać protektorem, musisz być gotowy na takie zadania. W porządku, pójdę się rozejrzeć. Okej, to brzmi bardzo ciekawie. Nie sądziłem, że takie fajne questy dzisiaj wpadną. Żołnierz Lowe powiedział mi o dziwnym zdarzeniu mającym miejsce w nocy. Widział rzekomo jakąś postać zanurzającą się w bajorze obok palisady i znikającą w jej głębinach. Chcę, żebym to sprawdził i dał znać, co odkryłem. Oczywiście bardzo chętnie. To zanim pójdziemy spać jeszcze, to skoczymy sobie w tę wodę. Tutaj w tym bajorze niby można się zanurzyć? Wow, okej, sprawdzimy to. Można tutaj? Na razie to wygląda, jakby było dosyć płytkawo, na tyle, że nawet nie można spróbować zacząć pływać. A może bliżej tej skały tutaj będzie taka opcja? O, tu już można, zobaczmy. Zobaczmy. Tutaj widzę, że możemy trochę podpłynąć sobie. O kurde, rzeczywiście tu jest chyba jakiś tunel. O, damn bro! Zarąbiście. Ja bardzo nie lubię pływać w gotiku, mam od razu jakąś fobię dziwną. Ale rzeczywiście, dobra, to popłyńmy i zobaczmy, czy się uda wypłynąć na drugim brzegu. Mamy silne ciało, więc powinniśmy dobrze oddychać tutaj. No, no, gdzie my wypłyniemy? Zobaczcie. Jesteśmy... Okej! Jesteśmy przy jakichś topielcach. Oczywiście sejmik się przyda, zanim wylezę na brzeg i zacznę ginąć. Jo, nie załatwicie mnie tak łatwo, mam teraz dużo kryta i super broń, wy kurde topielce najgorsze. Ho, dobrze, dobrze, trochę mi się oberwało, ale to nic. Dzień dobry, pan topielec. Co tu robią te drzwi? Nowy wpis w dzienniku, nocny gość. Otrzymałem, kurczaczki, ale brzmi to poważnie. Jeszcze ten wielki napis na środku ekranu. Pod bagnem faktycznie był ukryty tunel, tak jak sądził Lo. Zadomowiły się tam topielce. Zastanawiają mnie tylko drzwi w takim miejscu. Jak to? Dokąd one prowadzą? No właśnie. Najpierw się jeszcze rozejrzymy. Trochę mi się obrywało. Chyba nie mam. Szukający ognik by mi coś podpowiedział na przykład. Jak zdejmę stary amulet, to mi zdejmie broń chyba, ale... Ogniku, czy byś ty mi coś powiedział, cwajaczku? Chwila. Siema. Poszukaj czegoś. Chodź za mną, poszukaj czegoś. Poszukaj czegoś. Co byś tutaj znalazł? Poszukaj wszystkiego, co znajdziesz. Okej, cokolwiek by to było... Poszukaj wszystkiego, co znajdziesz. Co by to było, to szukaj. Cwaniaczku, znajdziesz coś? Okej, gdzieś tam leci. Szukaj. O, tam mówisz, że coś jest? Nie, tak się zakręciłeś, kurde, fikoła tam. Jest srebrny puchar, rzeczywiście. Dzięki, byku. Ale jesteś koksem. Kurczę, dobra, masz coś jeszcze tutaj ciekawego? Kurde, ognik to jest dobry ziomuś, widzicie? Okej, leci chyba po grzyby, coś tak mi się wydaje. Znaczy po te mikstury tutaj co leżą. Jest tu mikstura, świetnie. Zardzewiały miecz. Hej. Czekaj, ogniku, bo się tak rozpędził. Bzyt zrobiłeś. Stary mieszek oczywiście jeszcze widzę, że tutaj mi podpowiadasz, że leży. Czy coś jeszcze tutaj jest? Okej, widzę, że tak chyba już nie, ale zaraz zobaczymy. Jest coś tu jeszcze? Cwajaczku? Chyba nie. Nie wydajesz więcej odgłosów, więc dziękuję pan Kostek. Co ty za broń miałeś kostku w ogóle? To nie mogę założyć oczywiście po ten. Dobra, zdejmiemy ci póki co ognik, ale dziękuję bardzo za to, że znalazłeś ten puchar tam wcześniej. Okej, zrobimy tak. Dzięki. I teraz te drzwi. Zobaczmy, czy ja mogę je otworzyć. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez klucza ich nie otworzymy, ale też nie widzę nic po drugiej stronie. W ogóle ten głos bez jego, który mówi, to jest takie przyjemne móc go znowu usłyszeć. Dawno nie słyszałem w sumie podstawowego dubbingu. Dobra, to co? Wracamy. Wiemy, że jest tutaj tunel, są jakieś drzwi, które są zamknięte póki co. No bez klucza nawet nie ma co próbować ich otwierać, więc na razie po prostu wypłyniemy. To będzie jakaś całkiem ciekawa tajemnica, coś czuję. No ale najważniejsze, że zbadane. Tam zresztą znaleźliśmy kości jakiegoś biednego cwaniaka, którego zeżarły topielce, więc może ten człowiek, który tutaj zanurkował, nie spodziewał się topielce po drugiej stronie, z racji, że była noc, a w jaskini mogło być ciemno, nie zauważył ich i po prostu szybko został zabity. No cóż, no ciekawe. To brzmi jak jakaś dobra zagadka. Ale póki co to wejdźmy z powrotem do obozu i spróbujmy zdobyć księgę. Pójdziemy spać, weźmiemy zaostrzone bronie i pójdziemy w stronę obozu Yao, żeby mu właśnie oddać paczki i przy okazji zagadać do ziomka, żeby mi dał książkę. Ostatnią z ksiąg w sumie, tą czwartą. Siema, znalazłem ukryty tunel. Zaprowadził mnie do dziwnego pomieszczenia z kilkoma topielcami. Czyli miałem rację, znalazłeś tam coś jeszcze? Tak, były tam zamknięte stare drzwi, których nie mogłem otworzyć. Przez szparę zobaczyłem, że prowadziły do jakichś piwnic. Ukryte przejście pod bagnami, to ciekawe. Ogólnie znalazłem tam jeszcze jakiś szkielet człowieka. Miejsce wyglądało na bardzo stare, było tam sporo pajęczyn i konarów. To pewnie pozostałości po dawnych mieszkańcach tych bagien. W całej dolinie można się natknąć na stare ruiny domów.
Można tu spotkać jakichś tubylców, przodków ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali? Nie sądzę. Ta dolina to zapomniane przez bogów miejsce. Nie było tu żywej duszy, gdy przybyliśmy, nie licząc żyjących tu bestii. Jeśli na kogoś się tu natkniesz, będzie to albo członek naszej ekspedycji, albo jakiś bandyta czy poszukiwacz przygód. Mimo wszystko, powiadomię Lorda Santosa o twoim odkryciu. Sam już nie mam pewności, co widziałem w tamtej nocy. O tej porze człowiek bywa rozkojarzony. To musiał być topielec albo olbrzymi szczur wodny. Bestie znalazły sobie tam dogodną kryjówkę. Może kiedyś sam tam się przepłynę, rozwalę te drzwi i zobaczę, co jest w środku? Kto wie, może są tam jakieś skarby po dawnych mieszkańcach tej doliny? To możliwe. Okej, to co z tą księgą? Trzymaj, niedługo chcę ją zobaczyć z powrotem, rozumiemy się? Okej, dostałem księgę Strzelec Wyborowy. Oczywiście zanim ją oddam, to najpierw ją przeczytam. Księga Strzelec Wyborowy, podręcznik sztuk walki bronią dystansową. Oczywiście przeczytajmy. Strzelec Wyborowy może się zastopować sobie i plus 3 łuki kusza. Dziękuję bardzo. No i oddajmy Lo księgę. Oto książka, proszę bardzo, proszę. Co? Już mi ją oddajesz? I kurde, przewinął się sam dialog, cholera. Mieliśmy na farmie dużo książek, zaraziłem się czytaniem od ojca już jako mały chłopiec. Ha! Z tego co wiem, wieśniacy nie czytają zbyt wiele. Mój ojciec był ziemskim zarządcą, jak na prostych ludzi byliśmy dość dobrze wychowani. A co z tobą? Jak trafiłeś do elitarnego Legionu Lobosu? Zanim się tu dostałem, obsłużyłem kilka lat w 10. Legionie pod dowództwem Lorda Kamala. Często wykazywałem się sprytem, odwagą, no i niezłym refleksem. Zostałem też mistrzem we władaniu bronią jednoręczną, co wyróżniało mnie spośród legionistów. Dostałem awans, mogłem zostać jednym z przybocznych Lorda Kamala albo starać się o przyjęcie do elity królestwa. Wybrałem to drugie i udało mi się. Tak, oto jestem tutaj i pilnuję obozu. Zadanie, jakie dostałem podczas rekrutacji o mały włos, nie pozbawiły mnie życia. Ostatecznie było warto. Całkiem fajna historia. Miło się, że się z nią podzieliłeś. Żołnierze nie są zbyt przyjaźnie nastawieni do obcych. Wiem, wielu z nich jest bardzo wyniosłych. To duży prestiż należeć do elity, jedynego elitarnego Legionu Królestwa. Z drugiej strony nierozsądnym jest rozmawiać z pierwszym lepszym napotkanym nieznajomym i spółfalać się z nim. Królestwo Lobosu od lat nie toczyło wojny z żadnym liczącym się wrogiem. Ta hegemonia trwa już od dziesięcioleci. Te śmieszne grupki bandytów, które tu grasują, nie mają pojęcia, z kimś się mierzą, ale w ostrożności nigdy nie za wiele. Wśród robotników i skazańców mogą ukrywać się szpiedzy albo dywersanci. Lepiej uważać na to, co się komu mówi. Jeśli weźmiesz pod uwagę najgorszy scenariusz, wróg nigdy cię nie zaskoczy. Vejla Liaozi. Okej. Okay. Czy teraz możesz mnie uczyć z kuszy? Jesteś tym gościem, który porwał się na czerwia. Cały obóz o tobie mówi. To jak, nauczysz mnie czegoś? Skoro nadzorca Santos na to zezwala, zaczniemy, gdy będziesz gotów. Okej, okay, i u niego możemy się uczyć kuszy i to kosztuje za plus 5 150 zł. Więc wydaje mi się, że będzie trzeba się nauczyć chociaż do poziomu właśnie strzelca, dzięki czemu będziemy mogli, no, trochę lepiej sobie radzić. Okej, okay, to w takim razie teraz skocznijmy w spanie, zaczekamy, aż nasz kowal naostrzy bronię i pójdziemy właśnie do obozu Yao, oddamy te bronie. I zdobędziemy ostatnią księgę, także sup, cios, prawa, zrobimy sobie z tego sejwika, tu hyc, hyc, szybka ereczka i do łóżeczka. I do przodu, cwaniaki. Do rana się prześpimy, już nie będę do samego świtu, bo w sumie nie ma co. I tak, robotnicy, marki i inne cwaniaczki, siema, siema, teraz zrobimy hyc przez płot i Carlos Santana, słuchaj, zaśpiewaj mi tutaj. Czy paczki z bronią są już gotowe? Tak, możesz je zabrać do Yao. Nie zapomnij o kilofach. Okej, paczka z bronią i paczka z kilofami oczywiście zebrana, więc teraz możemy już wyruszyć do obozowiska Yao. A nie jest to jakoś super daleko, więc teraz spokojnie się przejdziemy. Fajnie, jakbyśmy po drodze trafili na jakiegoś stwora, byśmy go szybciutko posiekali. Widziałem też wasze komentarze, że wam też się podoba ten odgłos właśnie, jak mamy broń, która sieka i tych przeciwników tak ciach, ciach, ciach się fajnie robi. Kurczę, no, to jest super. W ogóle jestem ciekaw, jak bardzo trudni są w tym modzie, na przykład brzytwiaki są trudne. A, i pan Lobos, który stworzył tego moda, napisał mi, że z każdym rozdziałem gra staje się coraz trudniejsza, więc na przykład na ten moment wydaje się, że dosyć dobrze mi idzie i jest dosyć prosto, ale w kolejnym rozdziale wszystko będzie o wiele trudniejsze, także na ten moment jesteśmy silni, ale później ta siła może okazać się niewystarczająca. Dlatego warto będzie oczywiście dbać o naszego głównego bohatera, cały czas się
rozwijać, szukać różnych opcji właśnie na poprawę statystyk i tak dalej. Także, no cóż, na razie podobno jest ok i że dobrze sobie radzę, więc to mnie cieszy, że no, bez większych problemów tutaj możemy działać. Tu widzę, że jakiś, kurczę, przeżył wredny szczurek, kurczę, paszczurek. Ono tutaj cię szybko posiekamy moją ulubioną bronią nową. Hyc, 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 szybko miksturka. O, miksturę akurat się przyda, bo w ostatnim odcinku zużyłem przed walką z tym, z cieniostworem jedną miksturkę, także tu akurat fajnie, że będzie. No właśnie, bo też parę cwaniaków zauważyło, że właśnie przed walką i po walce miałem chapetki różne. To ze względu na to, że właśnie jak pierwszy raz walczyłem z cieniostworem, to mnie walnął łapą i mnie zabił, więc łyknąłem sobie miksturę, żeby mieć w razie czego szansę na przeżycie jednego ciosu, żeby móc kontynuować walkę, a nie paść na hita, no nie? Więc dlatego wykorzystałem, chyba to była mikstura ta lecznicza, malutka, ona tylko 20, ale to wtedy wystarczyło, żeby w razie czego, gdybym dostał z łapy, to przeżył po prostu i mógł kontynuować walkę. No bo wiecie, czasami się tak niefortunnie zdarza, że jednak wchodzi hit temu cieniostworowi, wali nas prawie że na łeb, no i właśnie tak ten. Dobra, siema, eo! Ty masz fajną broń, kurczę, na plecach, to jest mega. Przynoszę paczki z bronią oraz kilofy oddam mu. Dlaczego tak długo musiałem na to czekać? Nie mnie już o to pytać. Cholerne obiboki. Okej, więc od razu... Chwila! Masz tu kilka złotych monet. Okej, dostałem przy okazji jakieś pieniążki od Yao. Nie wiem ile, ale chyba całkiem fajny pieniądz to był. No i teraz znajdźmy tego cwaniaczka, który tutaj powinien być i mieć ze sobą księgę. To był chyba Malik. Siema. Czy to ty jesteś Malik? Zgadza się. Czego tu szukasz? Staram się o dołączenie do Legionu. Podobno jesteś w posiadaniu książki dla rekrutów. Nie wiem, kto ci o tym powiedział, ale nigdy nie miałem żadnej książki. Wracaj, skąd przyszedłeś. Okej, na pewno. Książka była o jakichś starożytnych herosach. Nie wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? Nie. Okej, Malik, chyba wkręcasz mnie, wiesz, troszeczkę, cwajaczku. Coś mi się wydaje, że mnie kłamiesz tutaj. Malik twierdzi, że nie ma żadnej książki, ale czuje, że kłamie. Zdecydowanie, na pewno kłamie. Także trzeba będzie zaraz chyba przeszukać miejsce, w którym oni tutaj... A może Jozo, ty coś widziałeś? O, nie widziałeś nic? A może Trulio? Cześć, cwaniaczku. Szukam podręczników szkoleniowych. Możesz mi pomóc? Ty, czy nie powinieneś być teraz w obozie? Jakim ty w ogóle jesteś? Pokaż no, Glade. Mam Glade. Przyszedłem tu z obozu. Mam tu coś do załatwienia. Dlaczego wszyscy są tu tak negatywnie nastawieni? Mamy zadanie do wykonania i Yao nie życzy sobie, by nam przeszkadzano. Jak będziesz sprawiał problemy, to dostaniesz kopa w dupę, tak jak ci skazańcy. Mam ochotę ich pozabijać, ale są potrzebni. Bijecie ich dla zabawy? Nie, głupcze, podkradają jedzenie, zginęło nawet kilka kilofów. Gnoje za nic w świecie nie chcą się przyznać, zabiłbym ich na miejscu, ale są potrzebni. Jak znajdę u nich te skradzione rzeczy, to nie ręczę za siebie. Okej, czyli ktoś tu kradnie w tym obozie. Jozo! Złodziejaszku! Ten żołnierz mówi, że podkradacie zapasy. Nic nie kradniemy, przysięgam! Nie jadłem nic porządnego już od kilku dni, bo ucinają nam rację. Niedługo padnę z głodu i tak się skończy. Mówiłem im, że to mogły być gobliny, ale nas pobili. Pewnie sami chowałem te rzeczy, by mieć pretekst do znęcania się nad nami. Sądzisz, że gobliny mogłyby ukraść im prowiant? Widziałem, jak się kręciły w pobliżu tych starych ruin. Nikt z nas niczego nie ukradł, ręczę za to. Proszę, masz trochę wody? Te suknicy nie dają nam nawet wody. Okej, napij się w takim razie, cwaniaku. Oddaj wodę źródlanom. Dobra, jakakolwiek by to była... Chyba zwykła woda też będzie okej. Stokrotne dzięki! Okej, no źródlana jest też ten... Mi przydatna trochę. Co jest? Hej! Kto ci pozwolił dawać wodę temu łachmaniarzowi? Wynoś się stąd natychmiast, zrozumiałeś? Wywalony mam w ciebie, gościu, nie powiem co, bo mnie zbanują filmik. Ale kurde, ja pomogę, bo sam byłem skazańcem, więc wiem, jak to ciężko. Dobra, podobno jakieś gobliny kradły coś tam i w ogóle. Ja już byłem tu w okolicy i kurde, gobliny wrażnąłem, a racji nie... O, czekaj.
Czekaj. Czy ja słyszę goblina? Przecież ja już tu byłem. Chyba, że coś się tutaj pojawiło. Te złodziejskie kurde kmioty. Dawać mi tego gnoja. Zawadiacki goblin, siema. O, kurde, ty! Halo? Coś was za dużo tu? Szybkie kryty, kurde, cwajaku, bij, kurde, i szybciutko, mach, dobra, jest, pięknie, umieranko, robione, gobliny mnie wywaliły z kapci, Jezu, ile tutaj towarzystwa. Dobra, no tego się nie spodziewałem, czy ja się zapisałem po tym, jak zagadałem tu tego ziomka, czy się nie zapisałem? O matko, ty, serio? Nie spodziewałem się, że mnie gobliny wezmą z kapci, wywalą. Dobra, a jak wezmę się wodę śródlaną? O, to 200 expa, to spoko, exp za to, za friko, więc git, ty się wchochnij teraz szybciutko. Lalala, kotki 2. Idziemy bić goblino. O, kurde. Weźmiemy szybko się, może jeszcze napijemy troszeczkę jakiegoś picia. Ty, to daje w premię punktów trafień w procenta. A nie, to procentowo leczy. Ty, dlaczego mi się wydawało, że esencja lecznicza moja poprzednia leczyła 20 punktów trafień, a nie premii punktów trafień procentowo? Dziwne. Możliwe, że ja po prostu pokićkałem coś. Dobra, panie goblin, teraz się nie dam tak łatwo zaskoczyć. Chodź no tutaj, kurde gnoju. Zaraz się szybko z buta wyciągniemy. Pięknie! No i tak to powinno wyglądać już wtedy, za pierwszym razem. Ach, ten mój kryt, kurde, który nie wchodzi nigdy. Dobra, z tego było dużo fajnych rzeczy. Pałka kopacza Kilof. Jest starożytni herosi, jest księga z goblina. Idealnie. No i oczywiście pieczony chrząszcz. Jak można piec chrząszcze tego? To jest straszne. No to w takim razie weźmy tych herosów. O, tam jak goblin biegnie na dachu, co robi. Dobra, starożytni herosi. Książka opisuje metodykę treningu ciała. Starożytni, tutaj możecie zastopować. Dostałem bardzo dużo różnych jakichś statystyk chyba. Z tego co mi się wydaje. Dostałem na pewno siłę i chyba zręczność mi się podbiła. Nieźle, naprawdę bardzo nieźle. W ogóle jestem wojownikiem w broni dwuręcznej już, to jest grube. Dobra, panie gobliniarski, zadymiarzu, bo widzę, że tu jeszcze zostałeś jeden ty. Czy mogę ci na przykład odstrzelić ten twój paskudny gobliński łeb? O, szybko, akcja. Oczywiście, że mogę, bo kto Robinowi zabroni goblina bić? Wiadomo, że goblina bicie kocham na życie i nie może być inaczej. Też warto będzie przebiec się po lesie z ognikiem i dzięki panu ognikowi. W ogóle jak ty się, goblinie, tu znalazłeś? Jakże się tu wlazł? Okej, mogę spróbować tę księgę o herosach oddać ziomeczkowi tu na dole. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwy. Oczywiście powiem też, że zabiłem gobliny, więc może przestaną się znęcać nad tymi biednymi ludźmi tutaj. Cześć, Trulio. Znalazłem wasze skradzione rzeczy w sumie. Kolejny poziom dzięki temu wbiłem. Gdzie zakopali? Pewnie gdzieś z tyłu w piachu, mam rację? Skazańcy są niewinni. Te gobliny podkradały wasze zapasy. Kolejny idiota. Masz mnie za durnia? Skazańcy są skrajnie wygłodzeni. Jeśli to oni, jak mówisz, to dlaczego nie jedli nic od kilku dni? Byłem w ruinach tych starych domów i zaatakowałem mnie gobliny. Znalazłem przy nich kilofę oraz srebrny talerz. Dosyć, oddawaj to wszystko. Spiknąłeś się z niewolnikami, co? Myśl sobie, co chcesz. Nie obchodzi mnie, co z nimi zrobisz. Mówię tylko, że znalazłem to wszystko przy goblinach. Tak jak tą książkę, jeden z podręczników szkoleniowych. Zaczekaj, Malik zgubił ją jakiś czas temu, ale zupełnie nie tutaj. Cholera, właśnie sobie przypomniałem, że były tam gobliny. Do diabła. Może to faktycznie były one. Byłem po prostu cholernie nabuzowany na tych obiboków. Oddaj książkę Malikowi, z pewnością cię wynagrodzi. No i fajnie. Całe szczęście, już nie będą was bili, ani krzywdzili, ani głodzili. W ogóle miałeś rację, to gobliny was okradły. Znalazłem przy nich skradzione rzeczy. A nie mówiłem, teraz możesz... Może Trulio da nam żyć. Dzięki, że tu przyszedłeś. Znalazłem przy nich trochę smażonego mięsa. Na pewno jesteście głodni. O, stary, jesteś naprawdę w porządku. Wielkie dzięki. Okej, dałem. Coś czuję, że ten z tyłu się fochnie, że ej, miałeś nie karmić, ani nie pić. Nie, dobra, tym razem nie. Oddałem oczywiście jeszcze jedzenie dla ziomeczków. W każdym momencie mogę sobie pójść upolować, więc jedzenie dla nas to nie problem. No i Malik, znalazłem księgę twoją. Spójrz, co znalazłem. Starożytni herosi, oddałeś. Gdzie znalazłeś tę książkę? Tą książkę? Przy goblinach. Okradły wasze zapasy. Zdradź mi swoje imię, żebym mógł ci podziękować. Nazywam się Leo. Powinniście nieco wynagrodzić skazańcom wasze ostatnie czyny. Jesteś za bardzo troskliwy, litościwy. Trzeba ich trzymać krótko i traktować twardo. Nie zawahaliby wbić ci toporu w plecy przy dogodnej okazji. Zapamiętaj to. Ale jako, że nic ostatnio nie jedli, dostaną chleb i jakieś mięso. Niech się cieszą. To jest coś dla ciebie, a teraz wracam do pracy. Okej, dostam pieniążki za to też. No to jest super. W takim razie przeczytałem wszystkie książki, jakie mogłem przeczytać. Zresztą możemy zobaczyć to. Paczki z bronią. Zesłem paczki do Yao. Nie jest specjalnie sympatycznym człowiekiem. Mogę dać znak Hektorowi, że zostanie wykonane.
Przeczytałem podręcznik traktujący o rozwoju siły oraz zręczności. Czyli tak, czyli przeczytałem chyba wszystkie księgi już, to zarąbista sprawa. Czy wszystko się ładnie nagrywa przy okazji, bo kurczę, tak się wziąłem, wciągnąłem w tego gotika, że nawet nie spojrzałem ani razu w prawo, a po prawej stronie mam drugi monitor i status nagrywania, ale widzę, że wszystko jest póki co ok. Tak, dokładnie, więc możemy biec. Kurczaczki, pociemniało trochę za oknem, przyszły jakieś chmurki, wyglądało przez chwilę, jakby miała zacząć jakaś burza nawalać, ale chyba nic z tego nie będzie. Mam nadzieję, że też nie jestem za ciemny na kamerce, wszystko ładnie widać. No, także fajnie, zadanie wykonane, możemy wracać do obozu. Mamy też kolejny poziom, także to chyba będzie dobra okazja, żeby nauczyć się machać bronią jednoręczną na wyższy level, na wyższym poziomie. Będzie pioro do księcia z łapy robione. No i tak się zastanawiam, że w sumie można by było odpalić amulet ognika tutaj właśnie w lesie i poprosić go, żeby szukał dla nas specjalnych roślin, dzięki czemu byśmy mogli na przykład sobie zebrać trochę trolestu, jakieś innych rzeczy. No i właśnie też się zastanawiałem, co zrobić z tym faktem, że potrafimy tworzyć mikstury. Co prawda jest to przez błąd, więc nie chcę tego wykorzystywać, jak wcześniej już w poprzednim odcinku mówiłem, ale z drugiej strony też pisaliście mi na przykład coś takiego, że Robin, weź sobie odejmij tak jakby te punkty, które i tak byś musiał wydać na naukę tych rzeczy, znaczy jakby nie zużywaj, jak już będziesz miał te punkty i w ten sposób właśnie powiedzmy, że tak jakbyś się nauczył i żeby nie było takiego bagowania gierki. To oczywiście jest bardzo dobry pomysł. Jest to dobry pomysł ze względu... A czekaj, Dana, czy ja mogę ci jakieś skóry? Mam coś dla ciebie? Skóra topielca jakaś? No, zawsze 40 zł. I właśnie, żebym odliczył sobie te punkty, które bym musiał wydać na naukę mikstur, jak będę mógł się uczyć mikstur i właśnie w ten sposób, wiecie... Tak jakby grę odbagować, więc to jest całkiem dobry pomysł, żeby właśnie, wiecie, nie było, że sobie tutaj wykorzystuję ten błąd. Dobra, no to co, Hektor, chodź no tutaj, cwajeczku, zagadam do ciebie, cześć. Pohandlujemy, dostarczyłem paczki tak jak kazałeś. To świetnie. Wpadła mi w ręce skrzynia piwa, ale nadzorcy krzywo patrzą, gdy pije alkohol. Według nich żołnierz powinien zachowywać wstrzemięźliwość, by nie tępić swych zmysłów i być zawsze zwarty i gotowy. Może i tak, ale raz na jakiś czas nie zaszkodzi się napić. Gdyby nie moja praca, nie mieliby tak dobrego wyposażenia. Połowę skrzynki zostawiam więc dla siebie, druga jest dla ciebie. Dostałem 3 piwa korzenne, dziękuję. Okej, to bardzo mi miło. Czy możesz mi czegoś nauczyć? Musiałeś wywrzeć na Santosie spore wrażenie, że dał ci szansę wstąpienia w szeregi protektoratu. W takim wypadku mogę ci pokazać, jak nabrać trochę siły i zręczności. A co z pasami? Nauczyłbyś mnie teraz, jak je wytwarzać? Ten sekret poznasz wtedy, gdy będziesz jednym z nas. Okej, więc możemy u niego się uczyć siły i zręczności. W niezłej cenie chyba nawet, bo 75 za 5 to chyba dobrze jest. Ale chyba wolałbym jeszcze przeznaczyć te moje punkty na walkę jednoręczną. Byśmy mieli 68%, a to już jest naprawdę dużo. Zacznijmy trening, zobaczmy. Chociaż w sumie... Czekajcie. Jakbym sobie... 5 razy 4, dobrze, jest ok. Wezmę sobie najpierw tutaj, załaduję tyle do 60, bo muszę sprawdzić jedną rzecz, bo 60 da nam już mistrza, więc dobrze by było teraz pójść trochę w kuszę. Kurczę, te siły, jakbyśmy się jeszcze jeden punkcik nauczyli, wiecie co, możemy tak zrobić, chociaż kurczę, ten jeden punkt to mi guzik da, ale tam było, że, czekajcie, szkolenie. Żeby dołączyć do gwardii, muszę przejść szkolenie. Szkolenie składa się z części praktycznej i teoretycznej, muszę zgłębić wiedzę. Te wiedzę już posiadamy oraz nauczyć się walczyć przynajmniej jednym z rodzajem broni, by nie być zupełnie zielonym. Moja siła lub zręczność też powinny wzrosnąć. Więc wydaje mi się, że dobrym było pomysłem. Potrafimy już walczyć po mistrzowsku bronią jednoręczną i teraz gdybyśmy... Myślę, że jakbyśmy dobili do 100 siły, zacznijmy trening. Czyli ile tam punktów mówiłem, że 2 punkty potrzebuję? Siła plus 1, poproszę. Tak? Plus 1 czy plus 2? Chyba plus 2 tu powinienem jeszcze. Nie, mam teraz 100 siły. Więc 100 siły i 60 kryta to już jest naprawdę spoko. Mam jeszcze 7 punktów, które jakbym przeznaczył w kusze, to byśmy mieli 20 już w kusze. Z kolejnym poziomem byśmy mieli 30 w kusze i w ten sposób byśmy mieli chyba z poziom właśnie strzelca i to by oznaczało, że właśnie już jestem dobry w machaniu bronią, potrafię strzelać, mam sporo siły i to powinno mi załatwić już awans na gwardzistę. Podejdźmy jeszcze do Santosa, zobaczymy, co on powie.
wie na temat mojego rozwoju, czy może już wystarczy, może nie będę musiał marnować na kusze, chociaż z drugiej strony na kusze mógłbym zmarnować. Zawsze się zwróci przy strzelaniu. Ale właśnie trochę na kusze przeznaczyć, bo no 20% na trafienie to jest spoko sprawa. Ale podejdźmy do Santosa, zobaczmy co powie w sumie, póki co. Hyt, szybko akcja, siema Santos. I podejdziemy do biologa, za chwilę też zagadamy. Okej, opanowałem wiedzę teoretyczną z każdych z czterech podręczników. To dobrze, pracuj i rozwijaj dalej swe umiejętności. Wróć ponownie, gdy staniesz się wystarczająco silny lub zręczny oraz opanujesz podstawy walki. Okej, o, czy jesteś gotowy, czy jestem gotowy, żeby wstąpić w szeregi? Zobaczmy. Czy jestem gotów, by wstąpić w wasze szeregi? Przyjęcie do armii, nowy wpis i dużo doświadczenia dostałem. Udało ci się wiele osiągnąć w krótkim czasie. Udzielam ci pozwolenia na dołączenie w poczet protektoratu. Czyli będę mógł już teraz. Czy jesteś gotów wiernie służyć królestwu, heroizmem i mieczem bronić jego granic oraz strzec honoru naszego legionu? Jestem gotów. Czy jesteś gotów swoje życie oddać i własną krew przelać w imię Lobosu? Jestem gotów. Tak ci dopomóż wielki Orion, czuwający nad nami wszystkimi. Przyszedł czas na ostatni sprawdzian, który zweryfikuje twoje umiejętności bojowe. Znajdź żołnierza Linusa i daj mu tą kartkę. To wszystko, co mam ci do powiedzenia. Linusa, list od Lorda Santosa. Ło, kurde, co się dzieje? List od Lorda Santosa, muszę aż go przeczytać z wrażenia. Wybrańcy bogów umierają młodo, nadzorca Santos. O, oh, shit, man, dobra, się wczytam, żeby nie było, że czytam korespondencję. Linusa, Linus Tech Tips, gdzie on siedzi, kurczę, nie kojarzę w ogóle typa. Kim jest Linus i co on robi? Dobrze, ale dostaliśmy możliwość awansu, złożyliśmy przysięgę. Co prawda dalej jestem jakiś bieda robotnikiem, ale i tak. Linus. Gdzie był Linus? Kurczę, ty, ja Linusa żadnego nie kojarzę. Siema, biolog, czy masz dla mnie jakiegoś questa, kurde, ten? Mogę ci pomóc w czymś? Chwilowo nie potrzebuję, a jak przebiegają badania, wszystko pomyślnie. No i super, byku, ale się cieszę. Linus, gdzie ty byłeś, kim byłeś i w ogóle? A czy mogę na przykład sobie wejść teraz tutaj, czy jeszcze nie mogę tutaj wejść? Siema, co ty robisz? Odejdź stąd. Co muszę zrobić, abyś pozwolił mi przejść? Musisz mnie zabić. A teraz wynoś się stąd. Okej, okay, odejdź oczywiście. Nie, nie będę zaczepiał. On będzie moim ziomeczkiem na pewno zaraz, więc nie wiem ten. Linus, kim byłeś, co robiłeś? No i zaraz cię znajdziemy. Wydaje mi się, że Linus to raczej któryś z ziomków tam na górze gdzieś, więc zobaczymy, no bo gdzieś za obozem to raczej by się pan Linus nie kręcił. Zwykli żołnierze, jakby się udało jeszcze w dzisiejszym odcinku awans sieknąć, to by było tak dobrze, o kurcze. Dobra, ty się jak cwaniaku nazywałeś, to byłeś Alisterem, tam były ziomki zwykłe, tutaj nikt nie był taki, no to chyba w środku musi być pan Linus. Kurcze, ty nie kojarzę w ogóle gościa, myślę, że takie imię to powinienem zapamiętać raczej. Chyba, że to któryś z tych tutaj dwóch ziomków, bo z nimi najmniej miałem do czynienia w obozie, no bo z nimi nic się nie dało zrobić. Był ten na W, ziomuś w zielonym czepku, wrak i fokus pokus, czerymary twoje, no, suchary. Nie, to Linus, to który cwajaczek? Tu jest pan żołnierz, Henry, żołnierz, jest mentor, jest Franco, tam jest ten taki, co ma takie groźne imię, Hector właśnie, nie wiem, dlaczego Hector mi się kojarzy z kimś groźnym. Ej, gdzie, kim jest Linus w ogóle, co to za ziomek? Sprawdźmy, dziedzictwo, spotkałem mężczyznę, dobra, leć na niego. Udało mi się ukończyć podstawowe szkolenie, złożyłem też oficjalną przysięgę, teraz mam się zgłosić do żołnierza Linusa i przekazać mu kartkę. Ciekawe, co dla mnie szykują. Kurde, nie wiem, kim jest Linus w ogóle, co to za człowiek? Powiem, wszyscy teraz przed komputerami sobie po prostu rwą włosy z głowy. Robin, jak możesz nie pamiętać, że Linus to ten ziomuś? O nie, no nie pamiętam, ty. Średni atlantycki topór? Ty, to Atlantyk to chyba, kurczę, to jest na Ziemi, a my nie jesteśmy jakby na Ziemi. Znaczy, nie wiem sobie, w jakim uniwersum się odbywa ta giereczka. Kim jest Linus? Czy ktoś wie, kim jest? Cześć, Hector, wiesz, kto to Linus może jest? Nie, handlować sobą nie chcę już, żeś mnie na pieniądze zrobił, jak, kurczę, kupowałem u ciebie pasor. Nie kojarzę w ogóle człowieka imieniem Litus. Linus. Linus, Derek, wino. Co? Mój mózg właśnie, kurde, coś się trochę popsuło chyba w nim. No, przebiegnijmy się, zobaczymy. Na pewno trafimy prędzej na gościa. Cześć, Alister. Hey, czy ty może wiesz, gdzie jest Linus? Ja nie wiesz. Okej, ale możemy się przejść na przykład tutaj jeszcze. A Linus może być poza obozem? Kurczę, o, Fuad. Ze składowiska zniknęło sporo cennych rzeczy. To na pewno twoja sprawka. Bierz, bez przerwy się tu ostatnio kręciłeś. Spójrzmy, co my tu mamy. Aha, klucz do składowiska, wiedziałem. Nauczę cię trzymać łapy przy sobie, przeklęty złodzieju. Okej.
Czy wszyscy mnie będą bili po okolicy, czy tylko ten cwaniak? Czy jestem w stanie go pokonać? Chyba jestem. O, ale mi pierdyknął, on ma kryta, turbo. Turbo kryta ma. 300 expa, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. O, ale pieniądze i wszystko inne. Bardzo dziękuję. A co ty za to miałeś? Koks, żyleta i maczeta? Pokaż. Kadet. Nie, czekaj, bo to może być jakaś fajna broń. Ha, zostaw mi to. Co to jest? Kadet! Klasyczny miecz na wyposażenie Legionu Lobosu. Ja mogę go sobie nosić. XD! Mimo, że jeszcze nie jestem w armii Lobosu, to mam już miecz Lobosu. Dobry jestem agent. Cześć, Halid! Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Jak tam, Halidek? Będziesz miał dobrze. Ten? Wygrałem, wiem, że wygrałem, ale już jesteśmy ten? O, i zrobiłem chyba to zadanie. Czekajcie, złodzieje zapasów? Rozmawiałem z jednym z skazańców. Nie, to nie to. Paczka zbroi, nocny gość, polowanie na czerwie, szkolenie. To było coś z magazynem. Robale z magazynu? Jago. Nie ten obu, nie ten magazyn. Zapatrzenie polowe. Jesus Christ, ile ja questów zrobiłem? Co tu się dzieje w ogóle? Zlecenie, miłośnik. Dobra, nie wiem ty, no jest 5000, ale Halid, dobra, no chyba nie masz ciefoszka na mnie. A może to któryś tutaj jest Linusem? Siema, pan Linus? Pan Linus, na przykład pan Linus? Nie, ty nie jesteś Linusem. Dobra, nieśmieszna sprawa, bo zdobyłem właśnie sobie o wiele lepszą broń, którą pewnie dostanę przy tym, jak dołączę oczywiście do tego, do obozu tutaj, no ale... Ale okej, okay, ale okej. Okay. No, Halid, widzę, że ten chciał mnie nauczyć. Tak, pewnie jakbym wyrzucił klucz czy coś, to w ten sposób byśmy tutaj uniknęli tej potyczki, ale w ogóle fajnie, że udało mi się przeżyć, nie? Dobra, Santos, Jockey, żołnierz. No, zupełnie tutaj mi nikt nie mówi. Ach, Linus? Nie kojarzę w ogóle żadnego Linusa. Santos, czy ty mnie nie wkręcasz z tym Linusem? Chyba mnie wkręcasz, byczku. Coś mi się wydaje, że to tutaj jakieś heheszki ten. A może Linus to po prostu Hiago, to jest ksywa, a Linus masz na imię? Co z moją wypłatą, typie? Z tego będzie. Słyszałem, że taplałeś się w bagiennej wodzie niczym szczur wodny. Właśnie takich robotników potrzebujemy. Dostałem skórzany mieszek. Ale tylko za to? Człowieku. Znaczy ja przegapiłem pewnie pieniążki, bo poszedłem spać czy coś. Ten rano 50 zł, nawet stówkę tu mi mam. Fajnie, fajnie. I mam jeszcze te paczki ciężkie skórzane, które mogę otworzyć i one mają w środku jakieś przedmioty. To też by można było. Ej, no w tym obozie nie ma człowieka imieniem Linus, no. Nie ma takiej, nie ma takiej osoby, no nie ma. Jest low, to jest normalne imię, ale Linus? A może, nie. Linus to nie był żołnierz żaden tu na górze. Tu jest Balor, tu jest żołnierz, tu były chłopaki z baraków. A tam na górze to był zwykły jakiś, zwykły ten, tu Malinko. Nie, Malinko, znowu cię zaczepiłem, a chciałem wejść po drabinie. I spać. Muszę pomyśleć, gdzie jest, kurczę, ten cwajaczek. Kurczę, no nie kojarzę w ogóle, to jest zwykły żołnierz. No niedobrze, całkiem niedobrze. Spanko też mi nic nie da. Tam na dole mnie nie chce przepuścić i tylko tam był biolog. Tu jest oczywiście Carlos. Siema, Carlos, ty nie kojarzysz takiego człowieka? Nie kojarzysz. No nie, no, byliśmy chyba u wszystkich, chyba że on śpi w jakimś namiocie może? Wiecie co, może warto sprawdzić? No nie, no byłem wszędzie i nie widziałem go. Był w sztok pijanek. nie widziałem. Alister. No nic, zajrzyjmy jeszcze do namiotów, bo w sumie nie byłem chyba w każdym, a może w którymś jednak chłop się schował. Może sobie śpi, może w dzień odpoczywa. No nie wiem, no. Nie kojarzę w ogóle człowieka o takim imieniu. Chyba że, nie wiem, w kopalni siedzi? Nie, bez sensu by to było. Gdzieś musi być, tylko kurczę, a może siedzi w kiblu? Siema, ty! Wyjazd z tego, wychodka. Nie, no chyba tam nie ma nikogo. I tak to by się trząsł ten wychodek, albo coś byłoby widać, że tam ktoś coś robi. Sprawdźmy jeszcze te namioty tutaj. Te tutaj, chyba że imię się popitoliło? Ty, no nie wiem. Może, nie, no w dzienniku było ewidentnie napisane, że Linus. A co to tutaj leży na tym? Szyneczka jest może na mięso. To nie. To nie będę kraść, wydawało mi się, że coś fajniejszego tutaj jest. Pan mentor. Tutaj jest ten namiot, z którego wziąłem tą sztukę. Tu kolejny wychodek. W ogóle fajnie, że są wychodki, nie? To jest zawsze duży szacunek dla twórcy, że nie, że ci ludzie z obozu to gdzieś nie wiadomo gdzie, co robią, tylko że mają takie różne miejsca. Tu warsztacik, oczywiście ty. No, wszystkie namioty myślisz, sprawdziłem i nikt w żadnym nie śpi. Okej, okay, może zagadajmy do niej wraka. Cześć, wraczku, cwajaczku. A może fokus jeszcze raz coś? Nic zupełnie? Kurczę. Dobra, to podejdźmy może jeszcze do kogoś, zagadajmy. Na przykład może Franko mi podpowie? Zacznijmy trening tylko i wyłącznie. A ile mam? 7 punktów nauki. Zostawmy sobie póki za te punkty. Dobra, cwajaki, to muszę poszukać. Jak sami widzicie, nigdzie nie znalazłem chłopa. Także ja szybko teraz spróbuję gdzieś tutaj jeszcze pobiegać. No i zobaczymy z jakim skutkiem. Okej, cwajaki, dobrze mi się wydawało, że Linus to któryś z tych cwajaków na zewnątrz i właśnie, że będzie siedział tutaj, więc no, dobrze trafiłem, coś tak czułem, że on będzie tutaj. Muszę też, wiecie co, zrobimy sobie zapis przy okazji, a no może być tutaj na górze. Chciałem zobaczyć, co z tymi paczkami w ogóle, które dostałem od biologa. Mogę je otwierać.
Co ja w środku znajduję? W środku były stęchłe tekstylia. Okej. Tutaj miałem jakieś łodygę i tytonie. No to już lepszy dropsik widzę. Próbujemy dalej. Lodowa lanca, kula ogień, światło. Jakieś czary, bardzo przyjemnie. Tutaj rdest, dragrot i korzeń leczniczy. Też zawsze spoczko. Tu tylko stęchłe tekstylia. Tutaj wytrych, stare monety oraz pochodnie. Fajnie, fajnie. Tutaj wytrych, stara pochodnia oraz pochodnie monety. Rdest, dragrot, korzeń leczniczy. Tutaj tytonie i łodyżka. I tutaj wytrychy, stare monety i ten. Okej, jestem ciekaw, też zaraz się wczytam, żeby sprawdzić, czy to jest jakaś szansa losowa, czy to jest z góry ustalone jakby. Zobaczmy jeszcze raz, czy jak zacznę teraz otwierać, to wynik będzie jakiś inny. Czy to są jakieś takie ala skrzynki jak w CS-ie, kurde, zaraz kosa mi dropnie ze skrzyni. Ty, no nieźle, ciekawe. O, dwa razy już tekstylia, to już słabe dropsy tu wjechały. Dużo ziółka wpada mi tutaj z tego, co widzę. O, tu kolejne tekstylia zdechłe, ale lipa. Gravioli, banany dostałem. O, kurczę, tak. To już o wiele lepszy drops według mnie. Teraz o wiele mniej wytrychów, ale to jedzonko było. To czekajcie, to powiedzmy, że do 3 razy sztuka. Ja lubię takie otwieranie skrzynek, także jeszcze raz spróbujemy. Bo teraz aż 3 razy trafiły się zdechłe te ubrania, więc no właśnie, te tekstylia, więc to taki słaby dropsik. O, dobra, teraz znowu tytoń. Jabłko, grawiolki, o tak, to mi się, o kurczę, drugie już tekstylia, to już słabo trochę, to już coś fajnego wpadło. Jakby tylko 2 razy się pojawiły te tekstylia, to by było całkiem okej, to by było całkiem spoczko. Aż tyle wytrychów nie potrzebuję i starych monet, także nice, ej, teraz o wiele fajniejsze, wytrychy, bo tam dostawałem stare monety i pochodnie, i wytrychy, więc to taki słaby drops, ale jednak czary plus jedzenie, to zajebiszcza sprawa jest fajaki, także wydaje mi się, że zostanę przy tym dropsie, co teraz mi poszedł, zrobię F5 i zagadam do Linusa. O, jak szybko wstał. Nadzorca Santos kazał ci wręczyć ten list. O, rozumiem, przyznam, że dawno czegoś takiego nie widziałem. Jestem tu, żeby dowieść swojej wartości dla Legionu, powiesz mi, o co chodzi? Zaraz sam się dowiesz. No to jak? Idziemy? Okej, jeszcze nie, jestem gotów. Nie wiem, na co mam być gotowy, ale kurde, ja bym chętnie teraz zrobił cliffhanger, ale wiem, że tego nienawidzicie, dlatego no, chyba jestem gotowy. Ojej, za mną. Okej, więc biegniemy za Linusem. Bardziej mi się wydawało, że pójdziemy do tej, do kopalni. Idąc dalej obok jeziorka, dostrzeżesz jaskinię. Twoim zadaniem jest odbić ją z rąk bandytów, tak by nasi ludzie mogli zacząć tam wydobycie. Wyrżnij każdego z nich w pień, a na dowód tego przynieś mi głowę i herszta. Jeśli zaczniesz uciekać i zabiją ich żołnierze lub potwory, to i tak nie miałeś czego szukać w naszym regionie. Jakieś pytania? Ilu jest bandytów? Myślę, że około 5 lub 6. Masz wykonać to zadanie samodzielnie bez niczyjej pomocy. Będę tu stać i obserwować twoje poczynania. Daj im popalić. Okej, kurczę, no pewnie. Bardzo, bardzo chętnie. Oczywiście, to, tak jak mówię, te cliffhangery, chłe, ale nie będę taki, bo czasami tak robiłem i później było nie, Robin, och ty gnoju, co to będzie, dawaj kolejny odcinek. Także no, i chcę od razu już w tym to zobaczyć, czy się uda. Zanim pójdziemy dalej, to oczywiście myślę, że dobrym pomysłem będzie jeszcze troszeczkę wyleczenie się. Zanim zaczniemy całkowitą rozpierduchę w tym miejscu. Dobra, tyle HP na razie powinno wystarczyć. W razie czego udało nam się zrobić też jakieś czary, więc myślę, że możemy się tym posiłkować. Okej, i teraz powolutku. Śmiesznie, bo już tutaj byliśmy i wcześniej nie było tu bandytów. Czy ci bandyci zaczną mnie atakować? Co to jest? Siema. Stój, gdzie leziesz? Chcę porozmawiać z twoim przywódcą. Właś. Serio? Mogę tak wejść po prostu do środka? Okej, to mi się wydaje, że to bardzo głupi pomysł. Ale dobrze, wejdźmy w takim razie. Cześć, herszt bandy. Czego tu do cholery szukasz, Wajzo? Nie jesteś jednym z moich ludzi. Szukam Lupino. Znasz tego faceta? Aha, słyszałeś tego pajaca? Pyta, czy znam Lupino. Czego od niego chcesz? Zamierzam zrobić z niego kotlety. Słyszałeś, kretyna? Gość jest zabawny. Założę się, że Lupino pękłby ze śmiechu, gdyby to usłyszał. W takim razie powiedz mi, gdzie go znajdę, a powtórzę mu dokładnie to samo, prosto w jego paskudną mordę. Od kiedy trupy potrafią mówić? Okej, okay, no to chyba, to już chyba ten moment, także let's go, kurde, świry, o, siema, świry. O, ty bandyto, kurde,
łachmyto, największy zbójniku, bydlaku, śmierdzielu, zaraz was wszystkich drżnę w pienię. O, nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać, to ja miałem być zwycięski w tej walce. Aj. Coś czuję, że zaraz dostanę takiego ciosa, że się złożę. Szybciutko. Ty wredny bandziorze, zaraz ci kurde pokażę mistrza broni jednoręcznej. I ty, przeżyłem to. O nie, biegnie jakiś frajer z łukiem, szybko. Ładujemy 50. Topór do kokosów? Jasne, byczku, plus jeden. Dzida? O, oczywiście, bandyta? O, dużo towarów. O, i biegnie jakiś świr z pałą. On masz wielką pałę, cwajasu. Wcale, że nie masz. Nasz bohater ma większą trololo. O, jakieś kurde snajpery. O, ale damage. O mój Boże. Te snajperskie gnoje ścierwa są zawsze najbardziej. Siema w ogóle ty, bo tutaj wrzoden wjechał na rejon. Ale was wyrżnąłem, to było banalnie proste. Dawać mi teraz wszystko, co mieliście, bo to wszystko mi się bardzo przyda. Tak, wytrychy, dawaj. Więcej. Chcesz, żebym je kupił? Wiesz, sędziego nawet. Brzmi poważnie. Hersz bandy miał przy sobie dużo rzeczy. Miał klucz bandyty i głowę bandyty nawet. Kurde, co ty mówisz? Odciąłem mojego pusty łeb. Ach, dobrze. Pierwsza taka akcja. Pałka kopacza, pewnie. Zużyty mieczyk, oczywiście. Zbójniku, dawaj mi, co tam miałeś. Fajnie, dużo towarów z tych zbójników mi wpadnie. Lubię takie dropsy. I oczywiście kufer, teraz będę mógł otworzyć za pomocą klucza bandyty. Tutaj w środku co nieco i dragrot. No okej, okay. Zawsze to jakiś drop. Niestety niewiele, ale cóż, nie będę narzekał. Zawsze coś. I teraz, jak tu już jestem, to przy okazji będę chyba mógł spróbować tutaj trochę pokopać, bo nie wiem, czy tutaj w końcu wpadliśmy z powrotem, czy nie, ale spróbujmy troszeczkę sobie odłupać. Oczywiście super mi idzie to łupanie. O Boże, już widzę te pojedyncze sztuki samorodków. Co to jest? Swenku, zapomniałeś, jak się kopie? Żeś spędził tyle dni, kurczę, w podziemią kopiąc i już wyleciało, już zapomniał, nie? To jak Polak za granicą 3 miesiące posiedzi, już polskiego zapomina. To tak nasz bohater zapomniał właśnie, jak się kopie, kurde, złote samorodki. Ach, zasmucony jestem twoją postawą, mój drogi bohaterze Leo. Dawaj, kops tu więcej, szybciej, mocniej. Faster, better, stronger. Kurczę, no po jedną samorodku kiedyś po trzy potrafiłeś kopać, swajaczku. Weź no, łupnij tu jak trzeba. Łupnął mocno, wyłupał jeden. Dobra, zaraz coś czuję, że będziesz spocony i już będzie po kopaniu. No ale nie wiem, spróbujmy jeszcze troszeczkę. Za daleko, ja ci powiem, za daleko. Dawaj, łupaj. Tu już nic zostało. Okej, dobrze, to oznacza, że żeśmy wykopali tu już raczej większość złota. Zobaczmy, czy teraz jeszcze tutaj. Tu też już nic nie zostało. Także wydaje mi się, że chyba w tym miejscu żeśmy już wszystko wykopali. Tak, dokładnie. Także fajnie. Więc nie będę miał już po co tutaj wracać. Wszystko wykopaliśmy, skały krystaliczne zebraliśmy. No i możemy wrócić do naszego ziomeczka, który dał nam tutaj informację o tym, że ten, że bandyci tutaj wojują. No, fajnie poszło, muszę przyznać, że to była udana misja całkiem. Chociaż trochę nam się oberwało, ale no cóż, wiadomo, walka z tyloma bandytami naraz to musiało trochę upuścić nam krwi. Pozbyłem się bandytów, oto głowa Herszta. Gratuluję, chłopcze. Krew na rękach to nic złego, jeśli walczysz w słusznej sprawie. Oddaj tą kartkę z powrotem nadzorcy Santosowi. Powinno być chyba tę kartkę, ale już nie będę się czepiał. I biegniemy szybciutko do obozu. Na szczęście nie jest to za daleko z tego miejsca. Tylko kawałek drogi i będziemy mieli awans chyba jeszcze w tym odcinku. Kurczę, znowu będzie długi odcinek, z godzinę trwał. No cóż, mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, że trochę dłuższe te odcinki ostatnio. Tak kurczę, po godzinę mi wychodzą. Nie wiem, jakoś tak powiem wam, że no w sumie też ostatnio po prostu granie i nagrywanie to też traktuję jako po prostu możliwość pogrania w gierki, bo nie mam czasu, żeby sobie pograć tak po prostu dla siebie, więc dlatego korzystam z tego czasu na nagrywanie, żeby sobie po prostu móc pograć też tak dla siebie. Dlatego może też te odcinki trwają trochę dłużej, bo po prostu też czerpię przyjemność z grania, przy okazji właśnie nagrywam, więc tak wiecie. Bo tak to bym nie miał czasu, żeby sobie pograć poza nagrywaniem, coś czuję. Santos, słuchaj, ziomuś, mam awans dla siebie tutaj. Hej, ty. Siema. Widzę, że i tym razem nie dałeś się zabić, wykonując powierzone ci zadanie. Udowodniłeś, że posiadasz cechy, jakie wymaga stanowisko protektora. Począwszy od pracy na rzecz obozu, wykazałeś chęć pomocy i sumiennie wykonywałeś polecenia Hiago. Pamiętaj, że służba w elitarnym Legionie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wysokim stopniem ryzyka. Czego mogę się spodziewać w Legionie? Przede wszystkim bądź gotów nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Do twoich obowiązków zaliczać się będą zadania polowe, organizacja zasobów, a nawet dbanie o porządek i stanie na straży prawa. Jeśli takie jest twoje życzenie, nic już nie stoi na przeszkodzie, abyś stał się jednym z nas. No to co? Chcę do was dołączyć! 2500 doświadczenia! Niech tak będzie. Noś ten pancerz z dumą.
Od tej pory to ja będę twoim przełożonym. Melduj mi o wszystkim, co wyda ci się ważne. Pamiętaj, by wykonywać rozkazy każdego z nadzorców, jeśli o to proszą. Oczywiście, Lordzie Santos, nie zawiodę was. Jako były niewolnik powinieneś zerwać kontakty ze skazańcami. Zdaję sobie sprawę, że możesz mieć wśród nich jakiś przyjaciół. Dlatego ostrzegam, że wszelka okazana im pomoc w ucieczce niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Ci wszyscy przestępcy nie znaleźli się tu przypadkiem. Zasłużyli na to, co ich spotkało, możesz być tego pewny. Teraz zgłoś się do Hektora, dostaniesz od niego porządny miecz. Jako protektor zyskujesz dostęp do wszelkiej broni białej oraz dystansowej, jaką nasi ludzie mają do zaoferowania wewnątrz obozu. Zyskujesz również dostęp do specjalnego ekwipunku bojowego i wiedzy wojennej, która dodatkowo poprawi twoje zdolności bojowe. Zamelduj się u mnie jutro. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. No i moi drodzy, tak jest, kurde, klepnął ziomo. Jeszcze jedno zanim pójdziesz. Oto 500 sztuk złota na lepszy ekwipunek. Witamy w Gwardii Lobosu, protektorze Leo. Yeah, rozdział drugi, wiedziałem! Tajemnice Doliny. Moi drodzy, tak czułem, że tu wjedzie rozdział drugi. To był taki już był po prostu tutaj cliffhangerek. No i jaka zbroja piękna, kurde. Jedna trzecia więcej ochrony w porównaniu do naszej poprzedniej. Niestety pasy nie będzie już tutaj nas wspomagał jakby, ale jest! Drugi rozdział! Kurde, cwajaki, zajebiście. Dobrze, w takim razie odwiedzimy nowych kupców, pójdziemy po lepszy ekwipunek do Hektora w kolejnym odcinku. W tym już nie będę wam zabierał więcej czasu. Udało nam się osiągnąć naprawdę wiele. No i jeszcze wiele przed nami. Na razie jesteśmy świeżakami, także świeżutcy, przygotowani na rozpierduchę. Będzie się działo na pewno, także zostawcie suba z dzwonem, żeby kolejnego odcinka nie przegapić, żebyście zostali od razu poinformowani, że kolejny odcinek już jest. Zostawcie łapkę w górę, motywującą dla mnie. Widząc te wszystkie łapy w górę, które rzucacie, to jest naprawdę bardzo miłe. Komentarz mam nadzieję, że już napisany. Możecie napisać nawet takie zwykłe, miłego dnia Robin, czy pozdrawiam. To też jest zawsze mile widziane i tak no, powoduje uśmiech na mojej robinowej twarzy. No i jeszcze opcja wspierania. Tutaj to taka dobrowolna przypominajka tylko. Nie będę już tutaj więcej za bardzo ten. Jeśli chcecie, to tam niżej jest taka opcja. A teraz co? Trzymajcie się, cwajaki. Bardzo mi było was miło dzisiaj gościć i do kolejnego odcinka. Na razie, cześć! Pa, pa!